Dzień dobry, witam, a naszym gościem na łączach jest dr Łukasz Grabarczyk, neurochirurg z Olsztyna. Panie doktorze, to są pana ostatnie chwile jeszcze w Olsztynie, bo właśnie pan za chwilę wyjeżdża, tak, na Ukrainę? Tak jest, lada chwila dokąd? Wyjeżdżamy właśnie. Na pewno do Lwowa, a być może nawet do Dniepru. Wczoraj pojechał transport do Winnicy, ale tutaj dosłyszeliśmy, że Winnica dzisiaj znowu jakiś tam atak, albo przynajmniej ostrzeżenie przed atakiem rakietowym jest. Ale pan osobiście chce z transportem pojechać aż nad Dniepr? Znaczy, uda się tak daleko? Jeżeli będzie taka konieczność. No, najwygodniej nam i najbezpieczniej jest dojechać do Lwowa i poprosić tam, żeby już władze ukraińskie dostarczyły sprzęt, który chcemy dostarczyć do szpitala w Dnieprze, tam dotarł. No, ale jakie warunki będą, jakie zostaniemy w Lwowie, no zobaczymy, lada godzina. A co pan zamierza zawieźć? Co jest tym razem w transporcie? W tym razie w transporcie są przede wszystkim środki, specjalistyczne środki opatrunkowe, takie do zabezpieczenia właśnie ran, takich postrzałowych ran żołnierzy, którzy są po ataku rakietowym, po to, aby szybko można zabezpieczyć właśnie krwawienie, zabezpieczyć doraźnie, ponieważ no, na linii frontu bardzo trudno o taki sprzęt, bardzo często właśnie żołnierze giną z powodu krwotoków, no i z powodu zakażeń. No i ten sprzęt jest potrzebny do tego, żeby ich zabezpieczyć chociaż doraźnie, no i dostarczyć do Lwowa, gdzie dostaną specjalistyczną już taką pełną opiekę. A ten sprzęt, ta pomoc do szpitala w Dniprze jest nieco inny niż ten, który już zdarzało się panu dostarczać do szpitala we Lwowie? To jest inny sprzęt, inne materiały? Troszkę inny. W zeszłym tygodniu udało nam się dostarczyć do szpitala we Lwowie 10 aparatów VAC. To są takie aparaty, które wydają się na polskie warunki dosyć proste, ale w tej chwili są praktycznie nie do kupienia. To nie jest tak, że Ukraińcy nie mają tych aparatów, bo mieli je w szpitalu, ale nikt nie jest w stanie przygotować się na takie liczby rannych, na taką ilość tak ciężko osób chorych, czyli na przykład z amputowanymi kończynami, bo te rany są niezwykle rozległe. A to urządzenie właśnie służy do tego, żeby takie zakażone rany, te rany, które doznają właśnie żołnierze w czasie walki, czy właściwie to tam trudno powiedzieć o walce, tam są ataki rakietowe, to są cały czas amputacje, czy są rozległe rany. Tutaj rzadko kiedy widujemy żołnierzy, którzy są jakby po takim ataku frontalnym, czyli żołnierz z żołnierzem, to po prostu są ofiary bombardowań i te rany są bardzo rozległe. I właśnie te aparaty są niezwykle potrzebne i konieczne, aby uratować im życie. I o tym, jak wygląda rzeczywistość w szpitalach w Ukrainie, na bloku operacyjnym, rozmawiamy dalej na rmf24.pl, w naszym radiu internetowym i w kanałach społecznościowych. Tam zostajemy razem z doktorem Grabarczykiem. Panie doktorze, pan był na bloku operacyjnym w szpitalu we Lwowie. Brał pan udział w operacjach? Tak jest. Byłem tam, widziałem, co tam się dzieje, no i mogłem zobaczyć, jak bestialska jest to wojna. Także tutaj. I co pan widział na bloku operacyjnym? Jaki jest ten obraz bloku operacyjnego w warunkach niemalże frontowych, na pewno wojennych? No dokładnie tak jest. Szpitale we Lwowie to są szpitale, które funkcjonują w warunkach frontowych. Tam praktycznie nie leczy się takich chorób, które widzimy w szpitalach w Polsce, czyli na przykład wyrostków rowaczkowych czy pęcherzyków żółciowych, tylko dwa szpitale we Lwowie zostały dedykowane do leczenia rannych, no i tam zabezpiecza się i próbuje uratować im życie. To są najczęściej mężczyźni, młodzi mężczyźni, właściwie chłopcy, którzy trafiają na przykład z urwaną kończyną. No teraz kilka dni temu trafił mężczyzna 19-letni po nadepnięciu na minę. I co było zaskakujące, te miny w tej chwili są zrzucane z samolotów i zaminowywane to jest, tak przynajmniej opowiadał, zaminowywane jest to nie kopiąc, tak jak nam się wydaje, tylko po prostu są zrzucane na jakiś teren, no i zwykli przechodnie są w stanie tam wejść. No po prostu urwana stopa, urwane podudzie z olbrzymim krwawieniem. Został na wschodzie zabezpieczony i na zachód właśnie do Lwowa trafił po to, aby zabezpieczyć ranę i uratować mu życie. Panie doktorze, czy lekarze we Lwowie, w lwowskich czy w ukraińskich szpitalach, albo w ogóle, czy lekarze są przygotowani, czy na warunki wojenne, na warunki frontowe, jak to wygląda? Czy wtedy każdy medyk musi być chirurgiem?
No tak jest, to znaczy tam ci lekarze to są niesamowici ludzie. To są tytani pracy, fantastyczni ludzie, ale to nikt nie jest w stanie się nigdzie przygotować na warunki frontowe. Wojna to jest coś, czego nie powinno być, no i mimo tego, że jakieś tam szkolenia z medycyny, tak zwanej katastrof mamy na studiach, no to medycyna wojenna to jest coś zupełnie nienormalnego. No i rzeczywiście osoby, urolodzy, ortopedzi, chirurdzy ogólni, czy nawet tak jak ja, neurochirurdzy, współpracują razem w ramach jednego oddziału po to, aby leczyć w tej chwili rannych żołnierzy. Multispecjalistycznie, ale to są niesamowicie wyszkolone osoby. Oni cały czas radzą sobie z tym doskonale. Oczywiście musieli odejść, bo na przykład jeden z głównych lekarzy oddziału jest urolog. Do tej pory robił operacje urologiczne, a w tej chwili wstrzywa rannych żołnierzy, czy łata, można powiedzieć, dziurę po amputowanej kończynie. Także ta medycyna się bardzo zmieniła, ona jest zupełnie inna, ale to też jest niesamowite, jak szybko się ci lekarze przystosowali. A czy lekarze psychicznie są gotowi na tak wielu rannych w tak ciężkim stanie? No, lekarze są przyzwyczajeni przecież do krwi, do operacji, ale czy to, co tam się dzieje, ich nie przerasta? O dziwo nie. To są naprawdę herosi, to są tytani. Niesamowici ludzie. Tam jest cały czas morale bardzo dobre, tam nie ma złej atmosfery. Oni pracują w tej chwili po 100 godzin. Nawet taką rozmowę przeprowadziłem, że będę miał wolne, ponieważ wyjdę na 2 godziny na urodziny do przyjaciela, a potem muszę wracać do szpitala. To jest ich odpoczynek. Pracują non-stop, ale wiedzą, co robią. Oni zdają sobie sprawę, że trwa wojna, oni są tam potrzebni. Też mówią o tym, że jutro oni mogą pojechać na front. Tak to funkcjonuje. Także po nich nie widać jakiejkolwiek rezygnacji czy cierpienia. To niesamowite osoby. Dla mnie to było olbrzymie wyróżnienie, że w ogóle mogłem być z nimi, chociaż przez chwilę. A jak wygląda triaż w takim szpitalu właściwie wojennym, kiedy właściwie chyba wszyscy natychmiast wymagają pomocy? Jak się robi to brzydkie słowo, ale selekcję osób, które przyjeżdżają z frontu do takiego szpitala na intensywną terapię, na blok operacyjny? Znaczy, na szczęście częściowo można to zaplanować, dlatego że te dane już są, ponieważ te osoby ranne najczęściej są transportowane koleją. Te pociągi nie jeżdżą z rozkładem, ale szpital się dowiaduje mniej więcej, kiedy ma odebrać rannych i wie, ilu ich będzie. I są 2 szpitale, które już są gotowe na to. Personelu jest wystarczająco. No, trudno tu się przygotować w ogóle na coś takiego, ale rzeczywiście no, zaczyna się od najbardziej ciężko rannych, od tych osób, które krwawią. Wiadomo, złamana kończyna musi poczekać chwilę, ale to najczęściej nie są błahe rany i wszyscy muszą być zabezpieczeni od razu. A są jeszcze miejsca w ogóle w tych szpitalach we Lwowie, czy one wszystkie są już zapełnione, bo tyle tych osób rannych przyjeżdża z frontu? Bardzo dużo ludzi przyjeżdża i dzięki tym aparatom, między innymi WAC, co się udało dostarczyć do szpitali, część tych żołnierzy zostaje wypuszczona jakby ze szpitala, przesunięta. Oni to mówią, że idą do sanatorium. To jest takie ich sformułowanie, aby jak najszybciej zwolnić te miejsce w tym szpitalu, w tym oddziale, można powiedzieć, który leczy rannych, ale te miejsca cały czas się zapełniają. Ale to i to przyjeżdża po prostu cały pociąg wypełniony rannymi ukraińskimi żołnierzami? To są te same pociągi, które przyjeżdżą z osobami uciekającymi, także to najczęściej jest 1, 2, 3 wagony. To są takie wagony szpitalne, w których ci ranni jadą, oni mają tam jakieś doraźne zabezpieczenie, no i są odbierani bezpośrednio do szpitala. Jest w ogóle miejsce na takie zwykłe leczenie w tych szpitalach, właśnie jak pan mówił, wyrostek robaczkowy? No, jest szpital dziecięcy, jest szpital uniwersytecki we Lwowie i to są szpitale, które przyjmują w chwili obecnej pacjentów, można powiedzieć, lwowian, którzy potrzebują, ale 2 dedykowane szpitale, o których no, proszono, żebym nie mówił, bo to jednak szpitale w tej chwili przystosowane są na warunki wojenne i boją się tego ataku. 2 szpitale są całkowicie przystosowane właśnie do tego, aby przyjmować rannych. A skąd tam głównie przyjeżdżają ranni? Są jakieś miasta, z których wiadomo, że ranni przewożeni są właśnie do Lwowa? Przede wszystkim to był, jeszcze póki nie był zamknięty Mariupol, to był Mariupol. Bardzo dużo żołnierzy było z Mariupola, bardzo dużo było z Charkowa. W tej chwili ze względu na problemy szpitala w Kijowie, no bo tam te warunki są też coraz trudniejsze,
coraz więcej osób przyjeżdża z Kijowa. Te osoby są zwykle transportowane do takich szpitali, mniej więcej w centrum Ukrainy, aby zostali zabezpieczeni, no bo wiadomo, osoba z w tej chwili krwawiącą raną musi być zabezpieczona, ponieważ nie dojedzie do Lwowa. Specjalistyczną opiekę już w Lwowie otrzyma, ale ta doraźna pomoc w pewnych takich placówkach, o których też proszono, żebym nie wspominał, gdzie one się znajdują, ci żołnierze otrzymują, no i jadą do Lwowa. Dlaczego nawet nie wspominamy, które to są szpitale? Bo pamiętam, taka sytuacja była, jak właśnie jeden z tych szpitali zorganizował szpital taki, można powiedzieć, polowy. Wystawione były namioty, wystawione były samochody, w których miało się leczyć doraźnie właśnie osoby z frontu. No i przyszła wiadomość od wywiadu ukraińskiego, nie wiadomo skąd, że w ciągu 4 godzin będzie bombardowanie i trzeba ten szpital złożyć. Ten szpital się ewakuował i rzeczywiście po 4-5 godzinach rakiety spadły w to miejsce. Także tutaj właściwie no, te szpitale są bardzo zabezpieczone i mówi się o nich bardzo niewiele. Panie doktorze, a co się dzieje w takim szpitalu, na bloku operacyjnym przede wszystkim, jak wyją syreny alarmowe i spodziewany jest atak rakietowy? Na szczęście Lwów nie jest najbardziej doświadczonym pod tym względem miastem, ale były już takie sytuacje, przecież spadały rakiety bardzo blisko Lwowa. Jak wtedy funkcjonuje szpital? Jak funkcjonuje blok operacyjny, gdy trwa operacja, jest pacjent na stole i wyją syreny alarmowe? No to jest niesamowite wrażenie. Ja pamiętam, że to mocno patrzyłem na nich, co robią. Oni przez pewien czas byli do tego przyzwyczajeni, bo tych alarmów przeciwlotniczych czy tych przeciwrakietowych we Lwowie jest dosyć dużo. Półtora tygodnia temu był ten atak w okolicach lotniska. Wprowadził pewien niepokój, ale on był na tyle daleko, że jeszcze w szpitalu nie reagowano. Ale ostatni, ten teraz sobotni atak rakietowy był praktycznie bardzo blisko. Ja akurat w tym momencie nie byłem w szpitalu, tylko byliśmy na bocznicy kolejowej, gdzie przyjmowaliśmy rannych, ale w szpitalu wszystko się zatrzęsło i w tej chwili no, operacji nie da się przerwać. To jest dziwne uczucie, no bo jak osoby, które są lżej ranne, mogą zejść do schronu, no tak chirurdzy w trakcie operacji nie przerwą. No i ten niepokój po ostatnim ataku jest dosyć spory. To jest bardzo dziwne uczucie. Ale operacji się nie przerywa. Czy może część personelu musi opuścić salę? Zostają tylko 2-3 osoby, które muszą być przy tej operacji. No zwykle jest tak, że personel w ogóle jest zminimalizowany po to, żeby mógł pracować w kilku miejscach, ale najczęściej jest zminimalizowany do osób niezbędnych właśnie na danej sali. No i one no, nie wychodzą, no. Trudno, żeby anestezjolog znieczulający wyszedł, a chirurg, no tym bardziej, jeżeli no, to jest operacja, ale ten niepokój jest, cały czas wszyscy się zastanawiają, bo ta presja taka właśnie tego alarmu jest no, niesamowita. A czy w trakcie takiego alarmu, czy też w trakcie pracy szpitala wojennego niemalże, inaczej się operuje? Czy próbuje się skrócić tą operację? Czy wykonuje się tylko część tych naprawdę niezbędnych zabiegów, odkładając coś na później? Znaczy, no, te akurat szpitale, w których byłem, no, to są szpitale wojenne i tutaj ratuje się po prostu te osoby, ratuje się żołnierzy i ratuje się ile się da. To najczęściej jest amputowana kończyna, trzeba po prostu zabezpieczyć. No, zwykle krwawienie jest już tam w szpitalach frontowych zabezpieczone, ale trzeba zoperować każdego jak najlepiej po to, żeby na przykład nie doszło do zakażenia rany, po to, aby taki człowiek przeżył. To jest dla nas najważniejsze. Dobrze, że są te aparaty właśnie WAKU, które no, ułatwiają pracę w tym szpitalu, ale no, robi się to jak najszybciej, ale robi się też jak najlepiej, ponieważ no, operacja musi być wykonana na tyle dobrze, żeby taka osoba jak najszybciej mogła opuścić oddział. No ale wszyscy też widzieliśmy te przerażające zdjęcia z Mariupola, zbombardowanego oddziału położniczego. Czy w głowach państwa lekarzy ukraińskich jest taka myśl, że w każdej chwili pocisk, rakieta, bomba może spaść także na szpital? Zdecydowanie tak, no, szczególnie właśnie w tych szpitalach, które zabezpieczają żołnierzy. Tam jest ta myśl cały czas, no, bo Rosjanie bombardują szpitale. No, mówimy o szpitalu położniczym, ale no, tutaj wyjątkowo, jeżeli szpital jest dedykowany do wojska, to obawiamy się tego, że Rosjanie nie będą się wahali, ponieważ powiedzą, że to jest na przykład wojsko albo nie wiadomo kto tam jeszcze i to zbombardują. To jest największa zbrodnia w ogóle, jaka się dzieje na tej wojnie. No, jak można bombardować szpitale? Szpitale mają ratować życie. Przedłużać życie i walczyć o to. Także no,
bombardowanie szpitali to jest dla mnie rzecz w ogóle niepojęta. I samo to, że część już osób nie może na wschodzie dostać pomocy, ponieważ te szpitale są zaatakowane, muszą być ewakuowane i muszą jechać czasami 500 czy 700 kilometrów po to, żeby uzyskać pomoc. A czego potrzebują najbardziej teraz te szpitale ukraińskie? Pan kilka razy już wymienił nazwę aparaty VAC. Co to jest? Jak to działa? Znaczy, to jest takie bardzo proste urządzenie, ssące urządzenie, takie rany. Ono odsysa te wszystkie różnego rodzaju zanieczyszczenia i te odczyny zapalne, które w tej ranie się dzieją. Ale każdy szpital ma inne potrzeby. To akurat potrzebowały szpitale lwowskie i ten problem został zabezpieczony. W Dnieprze szpitale potrzebują leków, środków znieczulających, środków opatrunkowych, takich do doraźnego zabezpieczenia ran. W Winnicy potrzeba było leków, potrzeba było takich prostych środków opatrunkowych, rurek tracheostomijnych, intubacyjnych, no bo one się kończyły, właściwie nie źle, że się kończyły, one nie mogły być dostarczone ze względu na to, że są, te dostawy są utrudnione. Sami Panie doktorze, sami próbowaliśmy i robiliśmy kilka dni temu zbiórkę medykamentów, leków, materiałów opatrunkowych dla jednego z punktów lwowskich. Raz, że bardzo trudno już w Polsce zdobyć niektóre materiały opatrunkowe i zrobić taką paczkę, ale rada od pana, czy kupować to, co nam się wydaje i wysyłać, czy dowiedzieć się, czego dana placówka potrzebuje, bo może się okazać, że wysyłamy coś, czego jest w nadmiarze, a czegoś po prostu nie ma. No właśnie, najważniejsze jest tutaj, żeby wysyłać to, co potrzebują. Szpitale lwowskie są świetnie wyposażone i one potrzebowały waki, te waki dostały. Warto wiedzieć, ponieważ no, lekarze sami mówią, my nie potrzebujemy kolejnego, można powiedzieć, wagonu rękawiczek, czy gazików, a często jest tak, że to przychodzi. Rzeczy, które przychodzą do szpitala, powinny być, jak się da, względnie posortowane, ponieważ bardzo często przychodzą na przykład worki czy kontenery leków, które są podpisane w jakimś obcym języku. Nikt tak naprawdę nie wie, co to. No i nikt w tych warunkach nie jest w stanie szukać tego, co tam przyszło. Także lepiej zapytać. No my tak zapytaliśmy między innymi szpital Winnicy, który wysłał nam zamówienie w zeszłym tygodniu. Skompletowaliśmy dokładnie to, co jest, z listą, jak jest i jak to mają odnaleźć, i tak wysyłamy. Oczywiście każdy chce pomóc i te dary serca, te odruchy serca są ważne, ale przy obecnych ograniczeniach transportu, szczególnie jeżeli chcemy coś wysłać na daleki tam wschód Ukrainy, a możliwość tego transportu na przykład kolejowego jest ograniczona, ponieważ tych towarów, które tam muszą być zawiezione, jest duża, to ten sprzęt czy ten towar musi być bardzo przygotowany, tak żeby już nie szukano albo nie wrzucono tego do magazynu celem sortowania, bo tam nikt nie ma jak tego zrobić, tylko po prostu poprosić, zamówić i wysłać konkretnie to, o co proszę. Panie doktorze, a przypomnę, naszym gościem wciąż jest pan doktor Łukasz Grabarczyk. Panie doktorze, a czy pan miał okazję porozmawiać z tymi rannymi żołnierzami w szpitalach, w szpitalu w Lwowie? Jak oni opisują sytuację frontową i co mówią? Tak, no miałem okazję porozmawiać. To są no, różne historie, ale zaskakujące jest to, że morale jest bardzo wysokie. To są często osoby bez kończyn, na przykład z urwaną kończyną, czy młody człowiek, który nadepnął na minę i nie ma stopy. No i wydawało mi się to straszne, a oni w dalszym ciągu chcą walczyć, mimo tego, że na przykład są ciężko okaleczeni, to mówią, doktorze, postawcie mnie na nogi, ja jadę do Mariupola dalej walczyć o swoją ojczyznę. To są niesamowite historie. Ja pamiętam na początku, jak przyjechałem do Lwowa za pierwszym razem i wszedłem do tego szpitala, to byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak jeden z żołnierzy, tak, no pierwszy raz, to był mój pierwszy dzień w szpitalu wojennym. I no, nie miał kończyny urwanej. Kończyna była urwana no, na wysokości barku. Praktycznie jej nie było. No i to wydawało mi się, że dla młodego człowieka to jest olbrzymia tragedia. A on powiedział, co się pan tak martwi? Ja straciłem rękę, nie straciłem humoru, także dalej możemy żartować. To są niesamowite takie rzeczy, które to się przeżywa. Ale i tak, no to jest, trzeba pamiętać o tym, to są ciężko ranni ludzie. Także to jest straszne, to co tam się widzi. A czy do szpitali na zachodzie Ukrainy trafiają także ranni rosyjscy żołnierze? Mniej. Oni są zabezpieczani, wiem, że z tego wiem, że są zabezpieczani na wschodzie. Trudno mi było stwierdzić, bo tak naprawdę na oddziale to są przede wszystkim, można powiedzieć, pacjenci. Dla lekarza to nie robi różnicy.
kogo operujemy. Bardzo często osoby, które przyjeżdżają ze wschodu, mówią w języku rosyjskim, także ja zwykle tego nie pytam, szczególnie jako osoba z zewnątrz. No nie chciałbym zabierać w tym, powiedzmy, dopytywać, bo to jest taka Ale sprawa. Chodzi mi, zadałem to pytanie, bo chciałbym dowiedzieć się od lekarza, czy lekarz stawia sobie pytanie w szpitalu wojennym, ratując ludzkie życie, jak nieść pomoc agresorom, wykonawcy rozkazów o zbombardowaniu szpitala w Mariupolu, szkoły w Charkowie, czy budynków mieszkalnych w Mikołajewie? Znaczy dokładnie, to jest na pewno trudne pytanie, ale jak widziałem te osoby, które pracują na pewno we Lwowie, to są tytani, to są herosi, którzy na pewno by nie odmówili nawet Rosjanom. Byłoby to na pewno trudne, ale jednak to są lekarze i leczą każdego. Ja to mam czasami wrażenie, że część tych Rosjan, ta wojna jest straszna, to co robią, ale część tych Rosjan to... Została tam wysłana, też chłopcy wysłani, chyba nawet nie za bardzo wiedzą, gdzie się znajdują. Także to są bardzo trudne sytuacje. Panie doktorze, czy pan ma czas z kolegami, lekarzami ukraińskimi tam we Lwowie w szpitalu rozmawiać o czymś innym niż kwestie medyczne? Komu, jak w danym momencie pomóc? Porozmawiać o tym, co dzieje się na froncie, kiedy to się skończy, dlaczego to się wydarzyło, czy rozmowy pokojowe mają sens? Jest w ogóle czas na takie rozmowy? Na taką politykę zupełnie. Wiemy, nie ma na to zupełnie czasu. Bardziej rozmawia się o życiu prywatnym, co u ciebie, jak w Polsce. Opowiadają o tym, gdzie byli na przykład w Polsce i wspominają, jak było fajnie w szpitalu, po to, żeby odwrócić choć na chwilę swoje myśli od tego, co robią. Oczywiście, wspierają swoją armię, wiedzą, że za chwilę mogą też tam trafić i trzymają za to kciuki. Dopytują się tych żołnierzy, jak tam jest. Ale na politykę i na rozmowę o rozmowach pokojowych to tam nie czasu nie było. Ale są rozmowy, są takie obawy, że trzeba będzie pojechać na front, być może dalej nie leczyć w Lwowie, tylko pojechać właśnie do Charkowa, do Mikołajewa, do Dnipra, albo może obawy, że ta wojna jednak przyjdzie kiedyś z pełną mocą do Lwowa. Tak, zdają sobie z tego sprawę. Te szpitale są jak twierdze, one są zabezpieczone, tam jest wojsko w tym szpitalu, wojsko zabezpiecza bezpieczeństwo na tyle, żeby lekarze mogli komfortowo pracować, ale zdają sobie z tego sprawę. Nawet tak jak ta sytuacja, jak utworzony był ten szpital polowy blisko frontu, który został potem zabrany i zbombardowany, to trafili właśnie ci lekarze. Także oni zdają sobie sprawę, że mogą w każdej chwili pojechać gdzieś daleko. Dziękuję pięknie, panie doktorze, za rozmowę. Spokojnej, bezpiecznej podróży do Lwowa, być może jeśli się uda, do Dnipra z kolejną dostawą leków i sprzętu. Naszym gościem był dr Łukasz Grabarczyk. Dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.